Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej odświeżonej recenzji. I tym razem przyjrzymy się jednemu ze starszych pancerników premium dostępnych w grze. Chyba pierwszy okręt niemiecki, jaki się w ogóle w niej tutaj pojawił. Ale nie chcę tutaj mówić, że tak jest na pewno. Tak mi się wydaje z tego co kojarzę. A także można sobie to sprawdzić. Wydaje mi się, że to jest pierwszy premium pancernik niemiecki, który się w grze pojawił, ale ręki bym sobie uciąć nie dał. Także omówimy sobie moi drodzy dzisiaj Tirpitza. Jak on sobie radzi po tych 5 latach obecności w grze, czy nadal warto go kupić i jak tym grać, żeby się fajnie spisywał. Najpierw zerkniemy sobie jeszcze na kapitana i moduły. Kapitan full sekundarkowy, ten kapitan obskakuje u mnie jeszcze Kurfürsta i Pomerna bardzo rzadko, bo go rzadko wyciągam. W zasadzie od czasu, kiedy nagrałem materiał o tym Pomernie, to od tamtej pory go nie wyciągam, bo uważam, że Der Groza jest od niego lepszy. Mimo, że Pomer ma torpedy. Czyli tak, full sekundary. Jak widzicie tutaj kapitan specjalny niemiecki założony, żeby tą sekundarkę jeszcze podbić. Także po 100 trafieniach mamy minus 15% do czasu przeładowania tej sekundarki. To się bardzo przydaje. Wzorowy zwiad. No, raczej na zadeku się tego używa, ale mniejsza o to. Talenty, jakie ten kapitan ma, to doskonale wiecie. I tak, full sekundary. Jeżeli chodzi o wyposażenie, jest podobnie. Tutaj mamy to samo. Tu można by coś pokombinować? Nie bardzo. Tutaj można by dawać przeżywalność głównej artylerii, przepraszam, sekundarki, ale wydaje mi się, że główna artyleria i torpedy będą bardziej użyteczne tutaj, więc sekundarka radzi sobie jak sobie radzi, wydaje mi się, że musi to wystarczyć. Materiały eksploatacyjne można dać w zasięg z samolotu zwiadowczego, przy czym tutaj zasięg wynosi 21,4 na 8, wydaje mi się, że jest to w pełni wystarczająca wartość. Torpedki mamy po jednej wyrzutni na stronę, po 4 rury. Zasięg 6 km, także to już każdy ograny z okrętem wie. No kamuflaż niestety cierpi na tym, bo jest 14,3, no ale jak widzicie tylko tutaj i wyłącznie jest zamontowany kamuflaż z ulepszeń, nic więcej, perków tego nie ma, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o setup okrętu. Sygnały prezentują się następująco, także 2 na podpalanie, tutaj na skrócenie czasu zalań, wydłużenie czasu działania naprawki, detonacja i oczywiście sekundarka i pelotka, także tak wygląda ustawienie okrętu i kapitana, a teraz obejrzymy sobie króciutko bitwę i pogadamy na temat tego okrętu, jak się nim gra i czy warto go w porcie posiadać. Szanowni Państwo, jak wiecie na tym kanale, ja jestem wielkim fanem pancerników do gry pod sekundarkę, w związku z czym no raczej tutaj złych opinii na temat Tirpitza nie usłyszycie. Oczywiście trochę się w grze pozmieniało, zmieniły się lotniskowce, zmieniło się ich uzbrojenie, kiedy ten okręt wychodził, nie było czegoś takiego jak bomby przeciwpancerne, potem dostał je Enterprise, Graf Zeppelin, ten stary OP Graf Zeppelin i potem się pozmieniało, dostały je również chyba Amerykanie mieli przeciwpancerne, czy potem zostali to zmienione, Japończycy dostali. No w tej chwili mamy dwie nacje, jeżeli chodzi o lotniskowce, które mają dostęp do bomb przeciwpancernych. I to jest, moi drodzy, największa bolączka tego okrętu. Z pozostałymi nowo wprowadzonymi jednostkami ten okręt sobie radzi, to radzi sobie bardzo dobrze. To nie jest snajper. Tutaj specjalnie nie pomijałem tego fragmentu bitwy, którą oglądacie, bo strzelamy sobie tutaj do stojącego okrętu z praktycznie zerowym efektem, także to jest minus tego okrętu. To nie jest snajper, to jest okręt do walki na blisko i każdy, kto mi powie, że ja gram tym okrętem źle, może mieć rację, ale w moich rękach on się naprawdę bardzo dobrze spisuje, jak gram nim blisko. Często się to kończy dosyć brutalnie, no ale trzeba wziąć pod poprawkę na to, że musimy się orientować na to, czy możemy po prostu blisko podejść, czy ktoś nas wspiera i czy nie wpieprzymy się gdzieś na przeważające bardzo mocno siły przeciwnika, które nas zmielą. Jak widzieliście po perkach, nie ma tu niczego, co za bardzo wydłużałoby żywotność okrętu. W zasadzie mam tylko nadzorcę, który daje mi tylko jedną naprawkę więcej. Nie mam zapobiegania pożarom, nie mam skróconego czasu działania tych pożarów, także no jest to taki dosyć karkołomny build, ale sekundarkowy, więc wiadomo do czego ma służyć. Mamy idealny przykład czerności Tirpitza. W stojący okręt wchodzi nam jedno trafienie w obronę, jeden rykoszet i takich salw możecie się spodziewać po nim raz na jakiś czas, przy czym ostatnio mam wrażenie, że jakoś tak celnie się z niego strzela. Kombinowałem też troszeczkę tutaj z ulepszeniami, żeby sobie zamienić na slocie numer 3 modyfikację artylerii dodatkowej, która nam wydłuża zasięg, na modyfikację systemów celowniczych, żeby nam zmniejszyło to trochę rozrzut, ale wydaje mi się, że jednak ta wersja sekundarkowa jest lepsza, bo ten zasięg no, trochę dostaje po dupie, 20% to jest różnica.
A biorąc pod uwagę to, że mamy tego specjalnego niemieckiego kapitana na nim, czy mielibyście, jeżeli go jeszcze nie macie, to ta sekundarka będzie naprawdę robiła robotę. I mamy torpedy, które oczywiście na 6 km, jak ktoś jest na tyle głupi, żeby do nas na tyle podchodzić, no to musi się liczyć z tym, że te torpedy prędzej czy później zostaną w jego kierunku wysłane. Także wydaje mi się, że to jest największy atut tego okrętu. A głupich graczy nie brakuje, doskonale o tym wiemy, więc ktoś na pewno zażyczy sobie obejrzeć naszego Tirpitza z bliska. Jeżeli to będzie poniżej 6 km, no to mamy dodatkowe środki do tego, żeby wysłać go na dno i żeby nas oglądał od spodu. Czy po tych 5 latach stwierdziłbym, że ten pancernik jest złym okrętem? Nie. Ja uważam, że Tirpitz nadal jest dobry. Oczywiście on tu jest przeznaczony do zupełnie innego stylu gry niż obecnie w grze panuje, bo jak widzimy w bitwach często jest dużo okrętów pływających gdzieś tam z tyłu, coś se plumka, tam czasem z obeków nawet pancerniki strzają. Nie, to jest okręt do wjazdu w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, przy czym, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba brać pod uwagę to, czy możemy ten wjazd sobie wykonać, czy mamy wsparcie, czy nie atakujemy zbyt dużej grupy przeciwników. Jeżeli wszystkie te punkty sobie jakoś tam odhaczymy, no to możemy sobie zrobić fajną bitewkę. Tutaj mam, widzicie, atakuje sobie 4 okręty, za mną gdzieś tam z tyłu 2 sojusznicze nasze i powolutku za mną ciągnie niszczyciel, który jest już na połowie hapsa, bo torpedę opędzlował. Także no tu praktycznie wszystko skupia się na mnie i zobaczcie, jak to się będzie tutaj układać. Tam mamy fuzo strzelające sobie z kilku kilometrów z obeczków, także tak wygląda obecna meta. Bitwa jest oczywiście zagrana, jak już zauważyliście, na 6, no ale wynik szedł fajny, postanowiłem, że wam ją tą bitwę pokażę. Mam dosyć podobny wynik zrobiony na 9, czy nawet 10, chyba 9 były. Także były 7, 8, 9, ale ta jest, wydaje mi się, ciekawsza dla oka. No na samoloty nie ma opcji. Tutaj sobie raczej nie poradzimy z nimi w żaden sposób. Te ataki i tak będą. Jeżeli będzie lotnia w grze z bombami przeciwpancernymi, no to Tirpitz, czy Bismarck, czy jakieś takie właśnie wyższego tieru Der Grosse, czy Kurfürst, pancerniki niemieckie, to jest zawsze cel na pierwszą linię, do pierwszego ataku, bo pelotka nie jest porywająca, a damage wchodzi potężny, także no musicie na te samoloty uważać. Dlatego ja widzieliście, że mam tego fightera tutaj zamontowanego, zawsze on coś tam może komuś tych samolocików strąci, tych ataków będzie mniej, może ktoś się rozmyśli, bo nie trafi, czy tam ten fighter mu to znacząco utrudni, także no musicie się przygotować na to, że samoloty będą waszą największą udręką. Teraz mamy niemieckie lotniskowce również wyposażone w rakiety przeciwpancerne, ale to jest raczej broń na krążowniki, także tutaj aż tego tak bardzo się bać nie musicie. Celność Tirpitza, on potrafi zaskakiwać, tak jak potrafili do stojącego okrętu nie trafić z 2 czy 3 salw żadnym sensownym pociskiem, to tak potrafi jakieś tam strzały, jak ja to mówię, z biodra, bo w Counter-Strike'u się grało, także nie można było przykładać żadnego karabinu do oka, tak jak to jest w nowych strzelankach typu Call of Duty czy Battlefield. No to tutaj takie strzały z biodra, czasami z dupy trochę, wchodzą ładne stadele, ładne trafienia, ładne nawet dewasty się pojawiają, ale to już trzeba, RNG musi nas tutaj poprowadzić za rączkę, bo to ono tutaj właściwie rządzi tym, gdzie pociski lecą. My możemy nadać im jedynie przybliżony kurs, w jakim chcielibyśmy je wysłać. Gdybym miał ocenić Tirpitza, to dałbym mu no 8 na 10. Pojawił się teraz Pomern, który ma te same działa, przeniesione na tier wyżej, w związku z czym częściej będzie walczył z dziesiątkami. Ma kadłub z Der Grosse, o czym doskonale wiecie, bo recenzję mogliście już oglądać. I no, tam jest Hydro. To jest znaczące usprawnienie. Gdyby Tirpitz miał Hydro, byłby już totalnie OP. Dołożyć mu Hydro z Bismarcka, no to byłby naprawdę przegięty. I mamy próbę zrobienia czegoś takiego jak hybryda Tirpitza, czy tam Bismarcka z Scharnhorstem, czyli to jest Odyn, moi drodzy. Który z tych pancerników jest najlepszy? Gdybym miał porównać Tirpitza, Odyna i Pomerna, zdecydowanie powiedziałbym, że Tirpitz jest z tych trzech najlepszy. Bo siła ognia odpowiednia, pancerz odpowiedni, wytrzymałość okrętu też jest przyzwoita. No niestety nie mamy Hydro, a tam mamy za to Hydro na Pomernie, ale mamy ten sam kaliber dział. Schodzimy sobie na Odyna, mamy Hydro, mamy inną konfigurację artylerii i mamy najmniejszą pulę HP z pancerników 8 tieru, także no coś za coś. A Tirpitz mimo upływu 5 lat radzi sobie nadal przyzwoicie, wydaje mi się, że okręt nadal jest wart zakupu, z tym, że musicie uważać na bomby przeciwpancerne, bo one będą na waszym największym utrapieniem. Ja popełniłem wielki błąd na początku swojej kariery w WoWsie.
i zbyt szybko kupiłem sobie ten pancernik, dlatego moje wyniki na nim nie powalają, powiedzmy. Wtedy jeszcze nie umiałem grać, a napaliłem się, że mieć jakiś okręt 8 tieru. Popełniłem ten błąd, który popełnia wielu graczy, czyli szybko wpieprzyłem się na wysokie tiery, wyniki były jakie były, ale teraz idzie mi na tirpicu już nieco lepiej, także jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego okrętu, to zdecydowanie warto. Także w tym materiale to będzie już praktycznie wszystko. Powtarzam ocenę 8 na 10. Okręt warty zakupu mimo swoich 5 lat na karku. I to będzie tyle. Także do usłyszenia, moi drodzy. Cześć i na razie.